Cześć kochani, tutaj Afolka. Witam Was serdecznie w przeglądzie najnowszego katalogu na styczeń-czerwiec 2023 roku. Mam to szczęście, że mam już go w wersji papierowej, takiej wydaje mi się chyba najbardziej dla nas optymalnej do oglądania. Dawno już nie prezentowałam Wam właśnie katalogu w tej formie i też jak dotąd na razie na polskim Legotubie rzadko na gości, na razie widziałam ją tylko u Brikowskiego, ale tutaj u chłopaków właśnie Maciek i Klocek pokazywał Wam w ogóle wersję australijską, klockozaur elektroniczną i one generalnie się trochę różnią, głównie designem, kolejnością tych serii, ale mniej więcej produkty są te same i tak wszyscy wiemy, że pełna oferta Lego jest widoczna wyłącznie na stronie lego.com, a w katalogu mamy tylko jakiś jej większy fragment. Okładka wita nas nowymi laleczkami z serii Lego Friends, jako że ta seria w tym roku przechodzi z takie odświeżenie, mamy nowych bohaterów, nowe logo i generalnie mam poczucie już po złożeniu jednego zestawu, że w dobrą stronę to idzie, mniej taką różową, mniej dedykowaną tylko dla dziewczynek, myślę, że chłopaki też się nią mogą zainteresować. No i oprócz Friendsów mamy jeszcze tutaj kilka takich ważniejszych serii, bardziej popularnych, właśnie City Creator, coś też dla dorosłych, no bo jak wiemy, dorośli ostatnio królują tutaj, jeśli chodzi o legowe zakupy, nawet myślę, że trochę chyba bardziej niż dzieci w tym momencie, no ale dorośli też mogą sobie znaleźć oczywiście wszystkie potrzebne informacje na stronie internetowej, w razie co. Jeśli chodzi o spis treści, 128 stron, dosyć obszerny katalog, 27 serii, jeśli się nie mylę, bo liczyłam to wcześniej, ale to też te serie, to wiecie, zależy jak to wziąć, jak to liczyć, tak? No 27 tutaj jest ujętych, ale seria 4 plus jest rozbita na 4 różne, nie wiem czy to akurat jest ok. No i w papierowym katalogu wita nas seria Lego Duplo, coś co Szymek przeżywał w wersji elektronicznej, że była na końcu. Też w sumie nie rozumiem tego, dlaczego to się jakby nie pokrywa i ten polski elektroniczny katalog, a papierowy wyglądają inaczej. No ale standardem dla nas jest to, że jednak Duplo rozpoczyna tutaj nam tą serię, a kończymy na dorosłych, czyli po prostu zgodnie z wiekiem tutaj. Nie będę się oczywiście rozwodzić tu jakoś bardzo, bo wiem, że Was to średnio interesuje, chociaż może mnie na przykład interesuje, dlatego że mam chrześniaka i być może Wy też macie dzieci i to im właśnie kupicie jakieś zestawy. Muszę przyznać, że naprawdę Duplo robi bardzo dobrą robotę i wydawało mi się, że już po tamtej serii ze zwierzakami nie będzie nic równie dobrego, ale te warzywa są naprawdę bardzo sympatyczne, bardzo potrzebne, myślę też tak w takim kontekście edukacyjnym, no, czy w kontekście zdrowego odżywiania, czy w ogóle jakichś może zakupów, bo mamy tu nawet jakiś rynek bio. Bardzo to ciekawie wygląda, nie wiem, czy coś kupię Arturowi, ale ten traktor z warzywami to wygląda ciekawie, broku tutaj jedzie w wagonie. Fajnie, naprawdę bardzo przyjemna seria, myślę, że jakiś może jeden mniejszy mu kupię, a czemu by nie. Tutaj dalej nie mamy nowości, więc oczywiście nie będę przedłużała, natomiast tutaj na tej stronie mamy nowości styczniowe i jest to jakaś budowa, no to dla chłopaków na pewno zawsze spoko, dom rodzinny i turbina wiatrowa, to jest dosyć ciekawe, że mamy takie bardzo ekologiczne motywy w serii dla dzieci, takie bym powiedziała wręcz nawet mocniej skomplikowane. No właśnie, to jest ta seria ze zwierzakami, co mówiłam, że ostatnio to był hit naprawdę. Mam jeszcze do nadrobienia chyba trochę tych zestawów. Myślałam, żeby kupić Arturowi, złożyć się tutaj z ekipą i kupić mu ten największy, żeby miał wszystkie te zwierzaki, no ale zobaczymy co wyjdzie. Niedługo będzie mieć 2 lata, więc może na urodziny, kto wie. Tą chatkę mu kupowałam na święta, naprawdę super zestaw, także polecam. Jak nie w poprzednie, no to w kolejne. I tutaj jeszcze się zatrzymam na chwilę, bo ten Spider-Man zabawa w dom, powiem Wam, że jak widziałam zapowiedzi, to mówię, no matko kochana, jakie to słodkie. Spider-Man podlewa kwiatuszki. No takie rzeczy tylko w Duplo, ale fajnie, fajnie naprawdę. To mi się podoba. No i przechodzimy płynnie do serii 4+. Seria 4+, która no, ma na celu takie łatwiejsze przejście z Duplo do tych bardziej skomplikowanych klocków, więc mamy tutaj to ułatwione budowanie. Dla nas, dla Afoli, ta seria generalnie jest dawcą często fajnych części, nadrukowanych, bo tu oczywiście nie uświadczymy naklejek, czy minifigurek, no bo takich właśnie rarytasów jak myszka Miki przebrana za rycerza nigdzie więcej nie uświadczymy.
Więc oczywiście nawet i dorosłe osoby mogłyby się zainteresować tą serią 4+, właśnie pod elementy. Tutaj z nowości właśnie mamy takie dziwne zestawy ze Spidermana, z tej jakby z tego serialu dla dzieci o Spidermanie Amazing Friends. No i muszę przyznać, że nawet mi się podobają, nawet wygląda to dosyć ciekawie, zwłaszcza chyba ten zestaw, bo mamy tutaj fragment, wiecie, tej kolejki, czy tak, no tych torów, wiecie, takiego rollercoastera, powiedzmy, jakąś latarnię, jakiś tego, no ciekawie to wygląda. Ja nie planuję nic z tej serii kupować mimo wszystko. Mam ten zestaw, dostałam go od Alinki, bardzo Ci dziękuję, Alinko, jeśli mnie oglądasz, mam go oczywiście w swojej kolekcji, bardzo się z niego cieszę, bo tutaj mamy jednak fajne figurki też właśnie do wyciągnięcia z takich zestawów, ale osobiście faktycznie jakoś tak po tą serię 4+ową rzadko kiedy sięgam. W tym roku właśnie rozważam ten jeden z kotami, karetka weterynaryjna, bo mamy kota i psa tutaj w zestawie, ale też dwóch lekarzy i nawet ze względu na te torsy chciałabym ten zestaw, bo nie mam po prostu zbyt dużo lekarzy u siebie w kolekcji. Jak wiecie, farmę już mam i też oczywiście polecam ze względu na dużą ilość zwierząt, jaka występuje w tym zestawie, a pozostałe zestawy to tak średnio, no tak średnio bym powiedziała. Tutaj jeszcze mamy 4+ z Friendsów, no ale jakoś tutaj też nic nie przykuwa za bardzo mojej uwagi. Ninjago to już w ogóle, dla mnie te zestawy są bardzo pokraczne i podobają mi się po prostu, no ale jakby to nie jest jakby seria dla mnie dedykowana. Jeśli chodzi o nowości z serii LEGO Classic, tutaj mamy trochę nowych pudełek, nowych kolorów klocków. Mamy pastelowe kolory, jakieś neonowe kolory. Ciekawie to wygląda, ale czy kupię? Nie wiem, raczej nie sądzę. Rzadko kiedy buduję z klasików tak naprawdę. Mam już jedno fajne pudełko skomponowane i mi wystarczy. O, też jakiś czas temu dostałam właśnie te kreatywne potwory od Szymka, które kojarzą nam się właśnie z LEGO Masters i a no właśnie, i to przede wszystkim mam to pudełko i ogólnie spoko i myślę, że wystarczy mi na razie, no a reszta no to płytki konstrukcyjne, które też na bieżąco staram się kupować. Nie mam jeszcze tej szarej, ona jest większa od tych, powiedzmy, standardowych i nie wiem, czy będę kupowała, chyba nie ma takiej potrzeby. Jeśli chodzi o serię LEGO Disney, to tutaj mamy zapowiedź, że mamy w tym roku stulecie Disneya, więc będą jakieś szczególne zestawy z tej okazji. Najprawdopodobniej z tego, co się orientuję, mieli figurki kolekcjonerskie, ale zobaczymy, czy coś jeszcze. Na razie widziałam tylko Blickheads z tej serii właśnie, ale jakoś nie zachwyciły mnie, muszę przyznać. A tutaj z nowości chyba taka najbardziej ciekawa to jest ta, kreatywne zamki księżniczek, bo jest opakowane w podstawce po docsach, prawda? Znamy dokładnie te przegródki, docsy są tak pakowane. Po raz pierwszy zdecydowano się wykorzystać to opakowanie do innej serii. I fajnie chyba, wydaje mi się. Ja lubię akurat te pudełka, jak to jest wszystko tak ładnie posegregowane, łatwiej się buduje. Pewnie dziewczynkom też by było łatwiej korzystać właśnie z takiego pojemnika. Mamy jeszcze z nowości katamaran Vaiany i podróż chyba księżniczki balonem, coś takiego. Właśnie teraz zerknęłam, że nie mamy w sumie też cen, żeby tutaj ewentualnie stwierdzić, czy coś chcemy, czy nie. No ale to już od jakiegoś czasu generalnie nie mamy, więc cóż, z nowości wygląda na to, że to tyle. No i pora na serię LEGO Friends. Friendsy przeżywają właśnie teraz swoje nowe czasy. Mamy nowe logo, nowych bohaterów. Są tutaj właśnie pięknie na tej stronie zaprezentowani, żebyśmy się z nimi zaznajomili. Każdy ma swoje imię. No i oczywiście w tej serii mamy tutaj debiut dziewczynki bez rączki. Jest to ta dziewczynka o imieniu Jesień. I muszę przyznać, że bardzo fajny motyw, bardzo fajny zabieg. Widać, że naprawdę LEGO się tutaj stara tak edukacyjnie podejść do tematu i żebyśmy byli bardziej tolerancyjni wobec innych ludzi i pod kątem innych, że mają inny kolor skóry, tak? Więc tutaj też mamy i chłopców i dziewczynki właśnie czarnoskórych, czy jakiejś innej narodowości. Pojawia nam się tutaj jakaś Lian, która jest chyba jakąś Azjatką. No i właśnie mamy tą dziewczynkę niepełnosprawną i bardzo fajnie. I w ogóle ta niepełnosprawność w tych zestawach, które ostatnio dosyć często się przejawia. I to jest super, także pewnie będę chciała tą dziewczynkę mieć. A tutaj przyglądając się nowościom, to tak, na tej stronie mamy taki pomysł jak pokoje tych różnych właśnie postaci,
które nie tworzą jakby nam jakiejś spójnej całości, po prostu to jest jakieś pojedyncze pomieszczenie i tyle. No nie złożymy tego w dom, to miałam na myśli. I chyba w związku z tym średnie te zestawy jak dla mnie. Z nowości mamy jeszcze szkołę międzynarodową właśnie, salon fryzjerski i bar w Śródmieściu. Taki z kanapkami, trochę jakiś taki Jeffs może. Bez licencji, ale akurat z tych zestawów to nic tu nie skradło mojego serduszka. Tak naprawdę to, co skradło moje serduszko, to nie ma tego w katalogu, to był ten koci hotel, już pokazywałam Wam go ostatnio w recenzji. Jest to zestaw pozakatalogowy, ale mimo wszystko uważam, że, znaczy no mimo wszystko, po prostu uważam, że jest świetny, więc no mimo, że go tu nie widzicie, to polecam go kupić. No i tak, no i tu jest ta nasza słynna drewutnia. To już dużo osób właśnie mówi o tym, że trochę ten domek, właśnie tą naszą drewutnię Lego Masterową przypomina. No Szymek to jakby, jak to zobaczył, to już kombinował, jakby to mogło polecieć, jakby to wyrzucić w kosmos. I pewnie on sobie ten zestaw kupi. Jeśli chodzi o mnie, to nie wiem. Muszę przyznać, dlatego że mam problem z miejscem w domu po prostu. Muszę bardzo ostrożnie podchodzić do zakupów. Natomiast inny zestaw tutaj jest w katalogu, który kojarzy mi się z Lego Masters. Na pewno go kupię. To jest ta pszczoła z Minecrafta, więc jakąś tam namiastkę tego programu będę miała. A ta drewutnia jest ciekawa jak najbardziej, ale no nie mam gdzie tego stawiać już za bardzo po prostu, powiem Wam szczerze. Mamy tu jeszcze z nowości mobilny butik i skatepark, też jakoś tak dla mnie średnio. Bardziej znowuż ta strona by mnie interesowała, to ratowanie zwierzątek rzeczywiście. Ten zestaw jest o tyle interesujący, że w jednym zestawie mamy i tą dziewczynkę bez rączki i pieska bez nóżek, więc można za jednym zamachem zgarnąć powiedzmy wszystkie najciekawsze tutaj nowe postacie. Ale też pytanie, czy dla dwóch postaci jest sens kupować cały ten zestaw, zwłaszcza jak już wspomniałam, że za bardzo nie mam gdzie tego stawiać. Liczę na to, że może się coś pokaże w gazecie, zobaczymy. Na razie pierwszą gazetkę, jaką mam, to z tą Scottkiem. Więc jeszcze minifigurek nie uświadczyliśmy. No i właśnie te furgonetki, jakieś rowery do ratowania, bardzo fajnie. To są klimaty, które jak najbardziej popieram. Podoba mi się bardzo też z nowości ten dom jesieni właśnie, ten dom tej dziewczynki bez rączki. Bardzo ładnie zaprojektowany. Nie ma, zobaczcie, tutaj różu w tym domu i to jest chyba też piękne, że w końcu w tej serii Friendsowej, no, że ta seria się zrobiła już taka bardziej jakby poważna. I naprawdę myślę, że nie jeden facet by się nawet takim domkiem zainteresował, żeby gdzieś postawić do swoich makiet. No i rozważę, na tyle jest ten domek ładny, że akurat mogłabym się pokusić, żeby go kupić. Już nie wiem, ile on kosztuje też, ale no zobaczymy. Z kreatora też ma wyjść fajny taki domek, więc może no albo jedno, albo drugie. Chyba wszystkiego się znowuż też nie da. No mamy również market, to jest taka alternatywa dla tego marketu naszego z Lego City, który zresztą wychodzi w tym roku niestety. No i modular taki, powiedzmy, friendsowy, też bardzo fajnie. Dużo, wiem, że dużo osobom się on podoba rzeczywiście. I konstrukcje te pokazują, jak bardzo Lego Friends idzie w dobrą stronę, właśnie odchodzi od tego tandetnego różu, odchodzi od tego takiego schematycznego myślenia, a wychodzi właśnie poza. Mamy tutaj modernistyczne budynki, mamy coś, co naprawdę może pasować do niejednego miasta Lego. Fajne jest też to, że mamy tutaj opcję zaprojektuj swoje mieszkanie, mamy jakieś różne mebelki, tak to sobie wyobrażam i można pewnie poprzestawić i urządzić pomieszczenia po swojemu, to jest bardzo fajny plus. Pewnie to jest bardzo drogie, nie poznamy ceny, ale fajnie, że takie zestawy się pojawiają. Tutaj już nie mamy żadnych nowości, a na kolejnych stronach również, więc pozwólcie, że przewinę, żeby tutaj nie przedłużać. No tutaj letnie już wakacje nam przeminęły, więc akurat nie tego. Tu mamy jeszcze zostawiony ten zestaw na 90-lecie serii Friends. Może warto jeszcze się nad nim pochylić na pamiątkę właśnie tego, że po 10 latach ta seria zmieniła swój design. No, jak będą gdzieś tam jeszcze jakieś promocje, może to trzeba by pomyśleć. No, tutaj też nie mamy żadnych nowości i przechodzimy do serii Lego Dots, która ostatnio naprawdę pozytywnie mnie zaskakuje i w którą naprawdę się wkręciłam i tak szczerze się wkręciłam. Kupiłam sobie ostatnio właśnie wszystkie te saszetki, więc i tą teraz najnowszą będę musiała nadrobić. Już chciałam nawet ją kupić, ale oczywiście w Lego nie było. Chyba wszystko wykupili.
Inne nowości tutaj mi się nie podobają. Jakiś ten kreatywny zwierzak, szuflada, to takie sobie. Kupiłam ostatnio pandę, bo kocham pandy i mi chyba wystarczy. Bransoletki to też niekoniecznie, ale z zainteresowaniem czekam na tą serię Dots i Harry Potter, która ma się pojawić już wkrótce w marcu, jak nas zapewnia katalog. Ciekawe, co to będzie, ale o ile ta seria połączona właśnie z myszką Mickey jakoś tak średnio mi przypadła do gustu, no to Harry Potter może być strzałem w dziesiątkę rzeczywiście. O, ten zestaw mam, właśnie tą pandę mam. Polecam zresztą też. No dobra, i przechodzimy do kreatora. Nowości mamy tutaj na tej stronie i nowości są naprawdę grube. To znaczy jedna tylko przykuwa moją uwagę i na pewno ją kupię, jest to ta egzotyczna papuga. Tak jak ostatnio kupiłam tego tygrysa i byłam nim absolutnie zachwycona i jestem nadal. Dinozaura też nadal mam, swoją drogą ciekawe, że on naprawdę od wielu, wielu lat nie wychodzi z katalogu. Naprawdę, ja go chyba w ogóle w 2016 roku kupiłam, czy tam dostałam, no ciekawie. No to właśnie tygrys, no i teraz papuga. Ten królik mi się nie podoba, chyba że miałby u mnie robić za tą drugą papugę białą, to już może prędzej, ale zdecydowanie zestaw dla mnie must have to z tą egzotyczną papugą, nawet te alternatywy wyglądają ciekawie, pozostałe zestawy średnio, tak szczerze. No i tutaj jeszcze takie tematy na marzec, prom kosmiczny i motocykl vintage, ale wyszedł dla mnie średnio. Ciekawe, że ten prom kosmiczny można przerobić na astronautę, to jest akurat dosyć kreatywna rzecz. No i jeszcze kolejny mój must have z kreatora 3 w jednym, przytulny dom, taki tytuł. Naprawdę wygląda to ciekawie, ale tak jak wspomniałam, tamten dom tej jesieni też robił wrażenie. Zobaczę, jak to wygląda wszystko cenowo i pewnie kupię albo jeden, albo drugi domek, bo wszystkiego się kupić nie da. Być może nawet tu posięgnę po jakieś recenzje, jakieś opinie innych osób, żeby sobie pomóc w zakupie, bo może być ciężko, a dwóch domów raczej nie kupię, bo nie mam gdzie ich stawiać, jak już wspomniałam. No i tutaj jeszcze mamy wstawkę z Disneya, tutaj akurat ten statek kosmiczny mam i rzeczywiście polecam tego Baza Astrala. Bajki jeszcze nie oglądałam, muszę przyznać, ale po prostu sam statek jakoś też nawet kojarzy się trochę z latami 80. nawet. Z tą serią LEGO Space. Poza tym mamy tutaj też podstawkę ekspozycyjną w zestawie i fajnie się to wszystko prezentuje. No i mamy minifigurki. Jak wiecie, bądź też nie, mam już kupioną całą serię tych minifigurek. Ostatnio już kupuję całe komplety, a nie tylko pojedyncze sztuki. Z kilku powodów. No jedna to taka, że chyba te figurki są po prostu coraz lepsze. Nie ma tutaj takiej, która by była na tyle słaba, że naprawdę bym jej nie chciała. Po drugie, chyba bardziej się już to opłaca cenowo. Ja swoje figurki kupiłam w sklepie, sklepklocki.pl, tam ich cena była po prostu najlepsza za cały komplet. Zapłaciłam za komplet 189 zł, co wychodzi, przeliczając na jedną figurkę, mniej niż cena katalogowa, która tam chyba katalogowo kosztują 17. A zważywszy na to, że niektóre figurki sięgają naprawdę wysokich kwot, bo nie wiem, wszyscy chcą tą panią Sokolnik czy tego orka, no to po prostu opłaca się bardziej kupić całą serię. Rzeczywiście właśnie pani Sokolnik czy ten ork, czy tutaj astronauta z tym dzieckiem, to są chyba figurki, które cieszą się największą popularnością. Ale też w moim przekonaniu pozostałe też wyglądają ciekawie, zwłaszcza właśnie ten pan z koalą dla koali, rzecz jasna. Pani Marchewka, która no, ozdobi nie jeden sklep spożywczy i też nam się kojarzy właśnie z LEGO Masters, bo i tam występowała. Pani z pieskiem, jak najbardziej jestem na tak coś nowego, nie mam kompletnie takiej figurki. Dla mnie chyba najsłabsza figurka z tego wszystkiego to chyba ta pani garncarka, jakoś tak bez wyrazu, tylko czapkę ma fajną, no i nie wiem, może... No dobra, w sumie seria dobra, nie będziemy przedłużać, trzeba brać wszystkie i tyle. No Super Mario to no za bardzo nie mam nic z tej serii, są oczywiście nowości wypuszczane cały czas, więc wygląda na to, że ta seria cieszy się popularnością, można rozszerzać swoje te tory przeszkód o kolejne zestawy, nie znam się na tym, muszę przyznać, w Mario grałam naprawdę bardzo dawno temu, więc... Więc nie wiem, pamiętajcie tylko, żeby oczywiście bawić się tymi zestawami, najpierw trzeba kupić zestaw startowy. Natomiast tutaj mamy ciekawą propozycję, nie było tego wcześniej, kreatywna skrzyneczka, zestaw twórcy, tak to się nazywa, mamy różne tutaj opcje uzupełniające po prostu do tych naszych możliwych torów, ale znowu trzeba by dokupić zestaw startowy, żeby się tym wszystkim bawić.
Mamy kolejną serię postaci, serią szóstą. Może sobie jedną kupię tak z ciekawości nawet. Te stworki wyglądają całkiem przyjemnie. Zobaczymy. Chyba dwie dychy kosztuje jedna ta torebeczka, ale no może tak. Lubię po prostu sobie czasem w ramach takiej niespodzianki. Jest jak otwieranie, wiecie, Kinder niespodzianki po prostu te saszetki. No i mamy City, moi drodzy. W jakiś taki płynny sposób sobie tu przejdziemy. Nowości ze Straży Pożarnej są tutaj na tej stronie. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że tak jak pamiętam, jak oglądałam katalog w 2016 roku, a teraz bardzo się wówczas w ogóle czekało na te City, jak, co to wyjdzie, jaka to będzie kolejna seria, a tutaj tak patrzę na tą Straż Pożarną i naprawdę to w ogóle na mnie nie robi wrażenia. Nie wygląda to nawet jak jakieś wypuszczenie nowej serii, tylko takie, no nie stanowi to jakby kompletu, o to mi chodzi. Kiedyś były, wiecie, był jeden najmniejszy zestaw, później był startowy, później był jakiś taki rzędu 70 zł samochód na ogół, później jakaś taka większa kompozycja, no i na koniec jakaś remiza strażacka, a tutaj to tak, to wszystko, no nie wygląda dobrze w mojej ocenie, ale wiadomo, że to są zestawy dla dzieci, tak, więc co dzieciom się ma podobać. Jeśli chodzi tutaj o dalsze strony, mamy jakiś taki miks policji, straży pożarnej i karetkę, czyli tutaj też szpital, ale dziwne to jest dla mnie. Nie wiem, naprawdę City to tak różnie. W zeszłym katalogu, z tego co pamiętam, to było dużo fajnych zestawów, pojedynczych, też nie stanowiących jakiegoś konkretnego kompletu, bo nawet mam ten zestaw. Miałam ten, sprzedałam, ale no, sporo się dało z tego wybrać, a teraz tak no, nic naprawdę nie przykuwa mojej uwagi. A, tutaj jeszcze są nowości policyjne, czekajcie. To tutaj coś się, powiedzmy, bardziej zadziało, bo z tego co pamiętam, to te pieski mi się nawet spodobały. I być może kupię, ale nie wiem, bo znowu nie jest jakiś mój must have, a naprawdę miejsca mam coraz mniej, muszę bardziej się przyglądać bacznie tym zestawom. Reszta już tutaj naprawdę tak wygląda średnio, czyli chyba ten z nowości byłby do wzięcia. No i tutaj jeśli chodzi o kolejne strony, czyli już nie policja, nie straż pożarna i te klimaty. Mamy dwie strony całkowitych nowości. Ciężarówka recyklingowa to jest coś, co zdecydowanie będę musiała mieć w kolekcji. Wiecie dlaczego? Bo no, z kilku powodów recykling. Ale tu mamy tak, białego kotka małego. No w ogóle mamy właśnie tą segregację tych śmieci. Fajnie to wygląda. Ładna jest w ogóle ta ciężarówka. Być może kiedyś do jakiegoś właśnie mojej makiety miasta, kiedy powstanie, mi się przyda. Pozostałe zestawy, no tak średnio, u Klockozaura widziałam recenzję tego traktora w parku i chyba średnio też, powiedziałabym, w sensie, no jest wiewiórka, ale ja już mam wiewiórki z tego zestawu z parkiem i chyba mi wystarczy na razie. Mocno ograniczam teraz zakupy, ale na pewno kupię pingwinią furgonetkę, bo mam wszystkie te pozostałe food trucki, tak, z pizzą, z lodami, z warzywami, co tam jeszcze było, więc i to muszę po prostu kupić i to lada moment zrobię. Ten warsztat tuningowania też mi się podoba ze względu na żywe kolory, ale nie jest taki znowu mój must have. Fajnie, że mamy babkę na wózku inwalidzkim, tutaj naprawia nam te samochody, to jest nowy już ten wózek, on się pojawił w awatarze i pewnie raczej z awatara go bym zdobyła, jak już. A no właśnie, jeszcze furgonetka z ladami tu nam została. Ten kamper też mam, bardzo fajny zestaw. No i cóż, a no i mamy dalej serię tą Stans. Fajnie, że, znaczy fajnie, no tak, rozwijają ją, więc wygląda na to, że się sprzedaje i dzieci ją lubią. I w sumie fajnie, bo tu się coś więcej dzieje. Mamy te jeżdżące motorki, dwa kolejne nam w tym roku przybyły. Ja już sobie kupiłam tego właśnie z niedźwiedziem, ze względu na figurkę niedźwiedzia, no bo same motory to już powiedzmy, mam, jakoś sobie specjalnie się nimi nie bawię, kiedyś bardziej bawiłam się ze swoim kotem nimi, ganiał za nimi, a teraz jakoś mniej. No, to tyle jeśli chodzi o moje słowo komentarza. Do tego zostawiona mamy jeszcze serię Space. Mam ten duży zestaw w dalszym ciągu i sobie go chwalę. Jeśli chodzi o pociągi, to na razie chyba nic nie wychodzi, a przynajmniej nie mamy żadnej informacji, żeby coś wychodziło. Dokupiłam sobie tory i zwrotnicę, żeby mi jeździł świąteczny tramwaj z zestawu, którego no nie ma tu w katalogu. Polecam swoją recenzję tego zestawu, bo parę słów na temat torów również i tam powiedziałam, dosyć ważnych myślę.
No i jeszcze tu starocie, płyty drogowe. Kto jeszcze nie uzupełnił, no to jeszcze ma na to szansę. Jeśli chodzi o Ninjago, nie znam się na tym, ale mój mąż już powiedział, że kupi sobie tego mecha Jaya, bo tak mu się spodobał. No i zobaczymy, co to z tego będzie. Jakoś mi te mechy, tak średnio muszę przyznać, te mechy to są takie mech, o, dla mnie. Więc tych nowości chyba nic mnie nie przekonuje. Bywały już lepsze serie, które przykuwały moją uwagę. Już nawet chyba to było lepsze. Ale wiecie, no, ja jestem już stara, mam trzy dychy na karku, więc wybaczcie mi mój sceptycyzm do tych zestawów. Tak to wygląda. O, mamy jeszcze tego mecha, bo sobie Maciej go kiedyś kupił i jeszcze zerknę. A, to chyba z tej podwodnej serii, ale nie ma go tu w katalogu. Jeszcze był taki wodny mech Lloyda bodajże, to też go mamy, to tak informacyjnie. No i mamy dinozaury. Dinozaury, które na razie nie mają żadnych nowości i chyba nic tam nie zapowiadają, żeby było nowego i może i lepiej, bo wszystkiego się kupić nie da, a no tak, zostawione mamy tylko na dwóch stronach. A zbyt duże tempo jest tych nowych zestawów z różnych serii wydawane, moim zdaniem. Mam te dwa najmniejsze zestawy ze względu właśnie na dinozaury, głównie nawet na te maluszki, bo reszta to tam, wiecie. No i tyle, tak naprawdę. Później mamy serię Harry'ego Pottera, mamy tu wymienione nowości na marzec. No i dwie strony są tak naprawdę tu poświęcone tym nowym flagom. To jest jakiś taki odpowiednik, powiedzmy, tych książek, które zbieraliśmy jakiś czas temu. Widzę, że nie kontynuują już książek, tylko zrobili zupełnie nową serię. Przez chwilę jeszcze myślałam, żeby nawet jedno z ciekawości kupić, ale chyba sobie odpuszczę, bo naprawdę muszę, powiem Wam, że dwa razy przemyśleć swoje zakupy. Często robiłam je pochopnie, a nie chodzi tu już nawet o pieniądze, tylko i wyłącznie o miejsce, tak? Bardzo dużo nas tego zasypuje nowościami, a nie mam już gdzie za bardzo tego stawiać, ani wieszać nawet, więc wydaje mi się, że te flagi sobie odpuszczę. Mam te książki, mi raczej wystarczy. Natomiast inna nowość mnie zainteresowała z Harry'ego Pottera, a mianowicie ten turniej trójmagiczny, bo jest to po prostu coś innego. Nie jest to ani kolejna część Hogwartu, no nie jest to w sumie też żaden element wioski Hogsmeade, ale no coś, co dostarczy nam na pewno sporo ciekawych elementów, bo cały tutaj ten łuk jest z takich turkusowych, zielonych, powiedzmy, kolorów. Mamy tutaj fajne elementy, jak na przykład tą tryton to się nazywa, tak? No tą babkę taką, wiecie, z widłami tu pływającą. Mamy to przebranie rekina, no sporo się tu wyciągnie fajnych rzeczy. Więc raczej ten zestaw kupię i to będzie jedyna rzecz, jaką kupię. Cieszę się, że nie zbierałam tych nowych części Hogwartu, bo widzę, że tutaj nie ma końca, a fajnie to wygląda. Więc mogę sobie to odpuścić po prostu. Ale wygląda dobrze rzeczywiście. No i tu mamy starocie. Rozważam w ogóle, wiecie co, sprzedaż tego kufra magicznego z Hogwartu, bo no nie wiem, zobaczymy. Strasznie dużo tam jest części niezbędnych. I tak naprawdę tylko kilka było tam interesujących. Te zestawy mamy, jak pewnie wiecie, Private Drive też. O, no i mamy w katalogu Avatar. Myślałam, że w sumie go nie będzie tutaj, że to taki będzie coś innego, ale jakoś, nie wiem, no muszę przyznać, że ta seria, mimo że wygląda naprawdę ciekawie, jest bardzo kolorowa, bardzo żywa, inna niż standardowe, powiedzmy, serie Lego, to nie wiem, czy to kwestia tego filmu, że jakoś ja do tego tak podchodzę z dystansem, czy co. Jedyny zestaw, który rozważałam tak naprawdę i rozważam nadal, to te latające góry. Jako akcent, powiedzmy, z całej serii, jako taki klasyk gatunku. No i mamy tutaj właśnie te takie główne postacie. Mamy tego gościa na wózku inwalidzkim. Mamy dwóch awatarów. No i konia przede wszystkim, to jest z takich ciekawszych rzeczy. Tylko strasznie drogi jest ten zestaw, prawie pod 500 podchodził z tego, co pamiętam, więc no zobaczymy. Jeśli chodzi o DC, to ja nie wiem w ogóle, w katalogu wita nas ta seria dwoma zestawami, z czego jeden to 4+, wyglądający w ogóle, nadający się jakby, mógłby być dodany do jakiejś gazety, wiecie, mamy tylko motocykl i Harley Quinn na deskorolce, więc niewiele tu się dzieje. No więc nie wygląda to wszystko dobrze i w ogóle zobaczcie, że już na następnej stronie jest Marvel, więc w ogóle ten DC to naprawdę zawężony do jednej paskudnej strony, jakby się zawijał.
Szymek też tak właśnie nawet chyba z tego co pamiętam powiedział i może coś w tym być. Więc przejdźmy do Marvela. W Marvelu trochę więcej się dzieje, mamy więcej nowości. Przede wszystkim mamy tego upiornego jeźdźca. Maciek na niego, pamiętam, zwrócił uwagę, w sensie mój mąż, nie Maciek i Klocki, nie wiem co tam Maciek i Klocki o nim sądzi, ale figurka upiornego jeźdźca jest ciekawa, cała reszta już chyba mniej, ale zobaczymy, czy trafią do naszej kolekcji. Ten Morbius też to jest dosyć ciekawy, byliśmy na Morbiusie razem, więc może kupimy. Film bardzo słaby, bardzo, bardzo, taki nawet nie, że dno osiągnął, a bardziej ssało dół, nie dół, mu od spodu, o. O, tak chciałam powiedzieć, no ale nieważne, więc zobaczymy, no może ciekawie ten samochód wygląda, ale film był słaby. Jeśli chodzi o nowe mechy, no to na pewno z ciekawszych jest ten mech Hulka i Rocketa dla figurek rzecz jasna, chociaż Rocketa mamy i to nawet tego w nowej wersji, bo mamy statek Strażników Galaktyki, ale Hulka nie mamy. Tora mam z gazety. Ciekawe, czy Hulk też będzie w gazecie. Gdyby był w gazecie, to biorę gazetę i nie kupuję tego mecha, bo na cóż mi on? Jezu, przepraszam. Chyba muszę cię przepić, mam jeszcze resztkę kawy. No i tak, mamy jeszcze bitwę o Wakandę i jakieś tu zestawy. Nie wiem, powiem szczerze, jakoś mi to... Nie przykuwa to mojej uwagi, bywały lepsze, które kupowałam z Marvela. O właśnie, ten statek Strażników miałam na myśli. Tego Groota kupiliśmy naszej przyjaciółce na prezent. Jeszcze jakiś czas temu rozłożyłam tą Kozią Łódź, też byliśmy na filmie właśnie. Film bardzo mi się podobał, ale no tak. Ale czy kupować? Gdyby te kozy były normalnymi kozami, no to wiecie, to by się sprzedawało jak... Nie powiem tu wulgarnie, ale by się sprzedawało, a tak, no to właśnie mamy takie dylematy, czy w ogóle to brać, a pewnie nie. No i Speed Championsy, tutaj mamy stronę nowości, niech ja się przyjrzę, aha, no tak, Aston Martin i ten Dodge Charger to już było, to już mieliśmy, kupowaliśmy, teraz Nissana oczywiście też uzupełniliśmy, natomiast co do reszty to nie wiem, Pagani Utopia ze względu na swoją nazwę bardzo mi się podoba, bo nie znam się na tych samochodach, ale też samochód wygląda ciekawie, więc pewnie kupię dla mojego męża po prostu. Ferrari czy będziemy kupować, nie wiem, bo bardzo podobne czerwone już mamy, więc nie wiem, czy też jest potrzeba kupowania wszystkich jak leci tych samochodów. No i Minecraft, moi drodzy, wita nas pandą. Jak wiecie, ja kocham pandy, więc ten zestaw jest obowiązkowym moim must-have'em. Cieszę się, że nie jest on w skali tej wielkiej lamy, która była jakiś czas temu. Lamę bym kupiła, gdyby była w skali pandy. No nieważne. Za duża po prostu, nie ma gdzie stawiać. Pandy też prawdopodobnie nie... chociaż nie, no muszę ją gdzieś postawić. Nie rozłożę jej na części. To jest panda, słuchajcie. Mam w ogóle, ostatnio patrzyłam, że mam wszystkie zestawy z pandą, jakie były wydane przez Lego do tej pory. Oczywiście wszystkie od momentu, kiedy ja w ogóle wróciłam do Lego, rzecz jasna, więc tu wiadomo, nie ma nic do gadania. Ten zestaw już nawet kupiłam, Przygodę na Mokradłach, ze względu na ten szlam, te takie, się nazywa żaba nawet, tak? Jakaś taka minecraftowa, jak najbardziej, tak? No bo Alex i Zombie to już jest coś, co z pewnością każdy ma w swojej kolekcji, każdy, kto zbiera w ogóle Minecrafta. To chyba średnio, reszta dla mnie, średnio, no Pszczeli Ul przecież oczywiście muszę kupić, ale powiem Wam, że nawet abstrahując kompletnie od Lego Masters, że to się nam kojarzy oczywiście z naszym ulem na głowie, to dotychczas po prostu kupowałam wszystkie te takie domki dziwne, wiecie, dom w grzybie co był, dom lisów w kształcie lisa, dom świni, no właśnie ten dom pandy, no i Pszczeli Ul jak najbardziej też. Domek w pszczole jest bardzo interesujący, ale mamy dużo też ciekawych innych elementów. Cieszę się, że się wstrzymałam z zakupem pasieki z Minecrafta jakiś czas temu, co była, bo po co mi dwie? A tak to kupię sobie tą nową. No i przechodzimy do Star Warsów. W Star Warsach nie ma jakoś za specjalnie nowości. Mamy bombowiec TIE i mamy z mikrofightersów mikromyśliwca właśnie Boba Fetta. Czyli Slave One po prostu kiedyś to się nazywało. I nic stąd nie kupię. No i jeszcze te klony oczywiście na pewno będą się cieszyć powodzeniem. Czy będę je kupować? Pewnie nie. No nie wiem, zobaczymy. Chociaż może.
Wydaje mi się, że jednego niebieskiego mam chyba z gazety. Musiałabym to porównać. Ten ma, na pewno mam, ale zależało mi na po prostu tym zwiadowcy. Wiecie, bo tak już miałam kiedyś taki zryw, żeby mieć wszystkie rodzaje tych szturmowców i. No i właśnie, ale klony, no właśnie, ale to szturmowcy, klony, no dobra, no zobaczymy, pomyślimy, zobaczymy. W każdym razie to jest zestaw za 100. Bardzo też podnieśli cenę tych battle packów, kiedyś były znacznie tańsze. Tutaj no to tak, atak mrocznych szturmowców mam. Mam również tą salę tronową Boby Fetta, stoi mi dumnie na półce i cieszę się, że ją kupiłam. Natomiast powiem Wam, że nadal nie mam Sokoła Millennium i chyba bym go chciała jednak. Fajnie, że jeszcze jest w tym katalogu, o tu w ogóle jest jeszcze ten malutki droid. No i Lando Calrissian, nie mam Lando w ogóle w kolekcji, kurczę. Aj, no będzie bolało, ale chyba, nie wiem, nawet gdzie postawię właśnie znowu, to jest bardziej większy chyba problem. No i tak to wygląda. Dalej już chyba nie mamy nic sensownego. I przechodzimy do serii LEGO Technik, która cały czas ma w sobie jakieś nowości. Przyjrzyjmy się im nowości, ale dopiero na marzec nam wychodzą jakieś pojazdy. Bolid Bugatti, mamy McLaren Senna i jakiś Chevrolet Camaro. Coś mi mówi ta nazwa. Nie wiem co. Ale no, techników raczej nie kupujemy. Mamy tego jednego Dodge'a i starczy raczej. Kiedyś jeszcze się czaiłam na Monster Trucki, widzę, że ciągle wychodzą nowe i fajnie. Może nawet lepiej, bo jak się kupi jeden, to potem się by może chciało zbierać je, trudno stwierdzić. Tutaj mamy zestaw z okładki właśnie Batman Batmotor, który całkiem nawet fajnie wygląda i oczywiście jest z filmu tego nowego o Batmanie. Może. Naprawdę zaczynam się nad tym zastanawiać, nie dla siebie, ale bardziej dla mojego męża, może do tego Dodge'a, którego ma jako techniki z filmów, o tak bardziej bym nazwała tą kategorię, do zbierania. No i tutaj jeszcze maluszki, mamy ratrak i mamy, a nie, to już było, i mamy wywrotkę. Fajnie to wygląda, mam te dwa zestawy. Jeden kupił sobie właśnie mój mąż, a drugi sobie kupiłam ja, proszę Was, do trenowania, budowania z techniksów w razie co. Przed LEGO Masters. O, to bardzo naciągana oczywiście teoria, ale tak było. A co to w tych kolejnych, to nie wiem, raczej nie sądzę. Mam jeszcze dwa zestawy z gazet po prostu z tymi technikami. Tu już żadnych nowości nie ma, więc pozwólcie, że przewinę. No i przechodzimy już na koniec katalogu, czyli do serii LEGO Adults, która wygląda w katalogu naprawdę rewelacyjnie, więc przyjrzyjmy się jej z należną uwagą. Więc parę słów wstępu dla tej serii. Cieszę się, że od jakiegoś czasu już jest regularnie w katalogu ta seria LEGO Adults. Kiedyś nie było, mimo że zestawy oczywiście dla dorosłych istniały. Nadal twierdzę, że jest tego za mało względem tego, co LEGO oferuje. Nie ma ideasów, nie ma modularów, więc albo trzeba by było zrobić osobny katalog dla dorosłych i zebrać to wszystko w jednym, albo no, poszerzyć ten katalog o te właśnie zestawy, bo nie widać tu wszystkiego i bardzo szkoda, bo jak ktoś się dopiero chce poznać z tą serią, jest laikiem w temacie, no to może pomyśleć, że to już wszystko, co LEGO nam oferuje. A to nie wszystko, a najlepsze właśnie to nawet jest poza tym, co tu widać. Pojazdy, no to mnie akurat nie jarają. Mnie natomiast bardzo zajarała ta wielka fala Hokusai. To jest w ogóle zestaw, który wypatrzył najpierw mój mąż w internecie. On jest fanem Japonii i kiedyś nawet chcieliśmy chyba puzzle sobie kupić właśnie z tym motywem. Jakoś ostatecznie do tego nie doszło, ale jak mam wybór, to chyba wolę klocki albo i jedno i drugie. Zobaczymy, może puzzle też kiedyś dokupię. Ale kultowy obraz, kultowa scena, chciałoby się rzec. I to jest o tyle fajne, że jak nie macie gdzie stawiać na półce, no to właśnie bardzo dobrze, bo to jest obraz do powieszenia na ścianie. Tu półki żadnej nie trzeba do tego, nie? I o to chodzi. Orchideę mam. Szkoda, że też nie pokazali nowych motywów kwiatowych, bo są. I nie mam tu na myśli tamtych tulipanów i tak dalej, tylko te takie kompozycje kwiatowe, chyba tam susz czy coś. To tego mi tutaj brakuje. No mamy akcenty właśnie związane z podróżą, z grami, więc mamy tutaj już też kultową piramidę Cheopsa, bo naprawdę zrobiła wrażenie, jeśli chodzi o tą serię Architecture, to był chyba najlepszy zestaw właśnie dotychczas wydany. Singapur całkiem też fajnie wyglądał. Tego żyrafa mamy, w święta Mikołaj nam przyniósł, mojemu mężowi bardziej oczywiście w prezencie i fajnie się rzeczywiście na półce prezentuje, nawet podoba mi się, mimo że nie znam tego kontentu i nie gram w tą grę.
No, Sanctum wygląda rewelacyjnie. Powiem Wam szczerze, właśnie też chyba w 2015 czy 2016 roku był wydany taki bardziej dla dzieci zestaw Sanctum Sanctorum, który kupiłam. Pamiętam. Też w takiej formie modulara, ale biorąc pod uwagę to, jak on wtedy wyglądał, a teraz jak dopracowali, no to w ogóle klękajcie narody, naprawdę. No tylko cena też jest inna, nie? Zdecydowanie. No mamy tu jeszcze tam akcent z tymi hełmami, z tą rękawicą, ale tego nie kupuję. Tutaj mamy jeszcze Brickheadsy. I cóż, tego już kupiliśmy, właśnie Frodo, nie Frodo, tylko Gandalfa i Balroga. Reszty nie wiem, czy kupimy, ale no, to jest dla mnie chyba najlepszy zestaw. Wiem, że Balrog raczej wygląda pokracznie tutaj, ale dla mnie jest taki słodziutki, że w ogóle... No, no i tego też mamy. Obi-Wana i Darth Vadera, Ahsokę również. Nie wiem, jak z tym Tuskenem, też jakoś mi ani ziębi, ani grzeje. No i słuchajcie, szok i niedowierzanie, że w katalogu mamy zestawy pozakatalogowe. Tak naprawdę, bo oczywiście te są tutaj, jak wiemy, do kupienia wyłącznie na stronie Lego.com. Jest to oczywiście tu podkreślone, dostępnie wyłącznie na stronie lego.pl i w wybranych sklepach Lego. Żeby nie było wątpliwości, tutaj jeszcze Wam przeczytam też paseczek. Zacznij budować swoją kolekcję zestawów dostępnych wyłącznie na stronie lego.pl, więc widać, w którą stronę to idzie i też ciekawie, bo to rzeczywiście były zestawy w wąskiej dystrybucji, tylko w tych sklepach, a przecież są bardzo ciekawe i to nie tylko związane ze świętami, tak jak te zające wielkanocne, czy urodziny, tak, ale jakieś różne inne fajne rzeczy. To też pokazuje, że Lego idzie w taką stronę, no mocno dla osób, które może dotychczas z Lego nie korzystały, a teraz zaczną, żeby sobie dom ozdobić różnymi rzeczami albo kupić komuś w prezencie, właśnie papuszki, nierozłączki i tak dalej. To jest naprawdę fajna rzecz. Kwiaty dla mnie średnio, ale, ale też ciekawy motyw, no coś innego. No i słuchajcie, tyle, moi drodzy. I tyle, jeśli chodzi o katalog. Przeszliśmy przez to jakoś. Nie wiem, ile mi wyjdzie tego czasu, ale mam nadzieję, że wytrwaliście ze mną do końca. Piszcie mi w komentarzach, jak Wasze odczucia odnośnie tego katalogu i co już z niego kupiliście. I cóż, do zobaczenia w następnym moim filmie. Trzymajcie się. Cześć!